Aryja jest czwarta. Obudź się, postawa, niech opadnie kłamstwa mgła. Ostań z kolem polską, daj nam sprawiedliwość. Bo ojczyzna kolor miała, w sercach naszych nas pandara. Powstańcie z wozy, kłóta syna. Obudź się, postawa, niech opadnie kłamstwa mgła. Polski rząd musi bronić interesów państwa i naszej gospodarki. Tak mówiła pani premier Beata Szydło, która dziś odwiedziła polskie zakłady lotnicze w Świdniku. Wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki podkreślał również, że dalsze negocjacje ze stroną francuską nie mogły być kontynuowane, ponieważ nie były one korzystne dla strony polskiej. Zapraszam do wysłuchania słów konferencji prasowej, która miała miejsce właśnie w zakładach lotniczych w Świdniku, a w której wzięli udział pani premier Beata Szydło, a także pan minister Bartosz Kownacki. Dzień dobry państwu. Jeszcze raz chcę bardzo serdecznie przywitać wszystkich członków załogi, bo nie zdążyłam do wszystkich z państwa podejść, ale wszystkich serdecznie raz jeszcze witam i dziękuję za to, że możemy dzisiaj tutaj spotkać się z państwem. Szanowni państwo, gdy powstawał program Prawa i Sprawiedliwości, który jest w tej chwili realizowany przez rząd, program rozwoju, w tej chwili tym wielkim projektem naszego rządu jest program odpowiedzialnego rozwoju. Założyliśmy w tym programie rozwoju gospodarczego, że podstawą rozwoju ma się stać polski przemysł, że chcemy odbudować polski przemysł, chcemy dać mu nową szansę. Polski przemysł, który ma być nie tylko tym kołem zamachowym rozwoju gospodarczego tutaj w Polsce, ale ma również dawać równe szanse dla polskich firm, które mają konkurować z najlepszymi na świecie. To jest oczywiście nasza ambicja, ambicja polskiego rządu. Ale też od początku, kiedy przystąpiliśmy do pracy, zaczęliśmy ten program wcielać w życie. I program odpowiedzialnego rozwoju, który został przygotowany przez pana wicepremiera Morawieckiego i który jest w tej chwili główną płaszczyzną naszych działań gospodarczych, zakłada między innymi właśnie to, ażeby odbudowywać polski przemysł, ażeby stawiać na reindustrializację, żeby tutaj w Polsce powstawały nowoczesne firmy, nowoczesne fabryki, w których będzie produkowany dobry, uznany na całym świecie sprzęt. I między innymi podstawą tego rozwoju przemysłu ma stać się zaopatrzenie dla polskiej armii. W ostatnim czasie, w ostatnich dniach bardzo gorąco dyskutowana jest kwestia zakupu śmigłowców dla polskiej armii, kontraktu, który miał być zawarty z firmą francuską. Będą o tym mówili jeszcze zaraz panowie ministrowie szerzej. Ja tylko chcę powiedzieć, że obowiązkiem polskiego państwa jest bronić interesów Polski, interesów Polski. Obowiązkiem polskiego rządu jest bronić interesów polskiego państwa, jest bronić interesów polskiej gospodarki. I rozmowy dotyczące tego przetargu tak były prowadzone. Postawiliśmy warunki, które z punktu widzenia obronności oraz z punktu widzenia ekonomii dla polskiego państwa były najkorzystniejsze, ale były również dobrymi warunkami dla naszych partnerów.
Mimo to nie chciano ich przyjąć. W związku z tym nie było możliwości, aby dłużej te rozmowy kontynuować. My stawiamy dzisiaj na to, ażeby dla polskiej armii sprzęt produkowany był w Polsce przez polskich pracowników. Jesteśmy w zakładzie, który co prawda ma właściciela zagranicznego, ale właściciela, który prowadzi mądrą politykę, rozwija firmę, która tutaj w Polsce zatrudnia kilka tysięcy osób. Daje również poprzez współpracę zatrudnienie innym podmiotom gospodarczym, nie tylko w regionie. I wreszcie tutaj w Polsce płaci podatki. I tak będziemy i tak rozumiemy patriotyzm gospodarczy. Tak rozumiemy nowoczesny przemysł, który ma rozwijać się w Polsce. Zapraszamy do Polski inwestorów zagranicznych, zależy nam na dobrej współpracy, ale chcemy, żeby oni tutaj, w Polsce, budowali firmy nowoczesne, stawiali na nowoczesne technologie, dawali dobre zatrudnienie i godne płace polskim pracownikom. Tak postępują wszystkie mądre państwa na świecie. A Polska ma ambicje, by być państwem, które jest w czołówce światowego rozwoju. W związku z tym tak będziemy prowadzili naszą politykę gospodarczą. Ja będę dzisiaj jeszcze razem z panami ministrami w Mielcu. Będziemy również tam rozmawiali na temat możliwości doposażenia polskiej armii. I tak jak tutaj w Świdniku, gdzie załoga jest przygotowana, gdzie załoga jest gotowa do tego, by zwiększyć produkcję, by podjąć się tych zobowiązań, które chce postawić w tej chwili polski rząd przed firmami, które mają zbroić polską armię. A zależy nam na sprzęcie nowoczesnym, bezpiecznym, bo chodzi o życie polskich żołnierzy i sprzęcie, który będzie również, dzięki któremu będziemy mogli budować zakłady, firmy, które będą doskonaliły się w przygotowaniu nowoczesnych technologii. Bo jak państwo też doskonale wiecie, polski rząd stawia bardzo silnie na rozwój połączony z nowoczesnymi technologiami, na innowacyjność. To jest nie tylko nasza ambicja, ale to jest konieczność i to jest rzeczywiście priorytet, który chcemy realizować w ramach polityki gospodarczej. Podkreślę jeszcze raz, polski rząd musi bronić interesów polskiego państwa. W interesie polskiego państwa leży to, abyśmy mieli dobre, nowoczesne uzbrojenie polskiej armii, by Polska była bezpieczna. Ale też w interesie polskiego państwa jest, ażeby ten sprzęt, który będzie produkowany, będzie kupowany przez polskie państwo, w rachunku ekonomicznym był jak najkorzystniejszy. I by sprzęt dla polskiej armii był produkowany w Polsce przez polskich pracowników. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak wiecie, poprzedni rząd przygotował umowę na dostawę nie 70, jak pierwotnie planował, ale 50 śmigłowców na potrzeby polskiej armii. To, co mógł zrobić ten rząd, to już nie negocjować wysokość kontraktu i ilość śmigłowców, ale postawił sobie jedno podstawowe zadanie. Jeżeli w tej sprawie jest wymagany offset, to musi być to offset, który nas obroni przed obywatelami, który wytłumaczy, dlaczego musieliśmy ostatecznie zawrzeć tę umowę. Skoro warunki offsetu, o czym pewnie będzie mówił pan minister Domagalski, nie zostały spełnione, skoro nie zapewniały interesu bezpieczeństwa państwa, my tej umowy podpisać nie mogliśmy. Nie mogliśmy także negocjować w nieskończoność, dlatego że wymogi sił zbrojnych wymagają, ażeby w możliwie szybkim terminie mieć odpowiednie, nowoczesne śmigłowce. Nie mogliśmy zatem pozwolić sobie na negocjacje dwu- czy trzyletnie. W naszej ocenie decyzja o tym, żeby zakończyć negocjacje, była w optymalnym, najlepszym z możliwych terminów. Przypomnę, że negocjowaliśmy już blisko rok. I mogę zapewnić również załogę, która tutaj jest, że w możliwie szybko, tak jak to jest w przypadku tak poważnych kontraktów, będziemy dokonywali analizy i przygotowywali nowe postępowania, które zagwarantują bezpieczeństwo sił zbrojnych. Jednocześnie chciałbym uspokoić wszystkich państwa, nie ma żadnego zagrożenia. Tutaj nawet są
śmigłowce, które są, będą za chwilę oddawane i które są wykorzystywane przez polską armię. Więc nie ma tego zagrożenia, że z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc polska armia przestanie latać. Mamy tę sytuację pod kontrolą, analizujemy, które ze śmigłowców jako pierwsze powinny być wymieniane, a które powinny być remontowane. I to będziemy brali pod uwagę przy kolejnych przetargach. Będziemy również brali pod uwagę to, że interes bezpieczeństwa państwa wymaga tego, ażeby to zakłady w Polsce produkowały i serwisowały te śmigłowce. To jest oczywiste w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, to wtedy zakłady, które produkują w danym kraju, będą dostarczały na potrzeby armii tego państwa. Nie możemy zatem w tej sprawie być zdani na dostawy z innych państw. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mamy świadomość uwarunkowań ekonomicznych. Pan prezes Krestowski dzisiaj powiedział, że co roku zakłady tutaj w Świdniku dają polskiej armii jeden śmigłowiec za darmo de facto, płacąc podatki, płacąc daniny publiczne. Biorąc pod uwagę to, jak wielu kooperantów jeszcze jest związanych z takimi zakładami, jak chociażby te w Świdniku, to można powiedzieć, że śmigłowiec kupowany za granicą, nawet jeżeli ta cena nominalna będzie taka sama, zawsze będzie o połowę droższa, aniżeli śmigłowiec kupowany tutaj w kraju. I to również polska armia powinna mieć na względzie, podejmując przyszłe decyzje. Dziękuję bardzo. Był to fragment konferencji prasowej, która odbyła się dziś w polskich zakładach lotniczych w Świdniku. W konferencji udział wzięli pani premier Beata Szydło, a także pan minister Bartosz Kownacki. A ja na antenie Radia Maria bardzo serdecznie witam pana profesora Mieczysława Rybę. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże. Panie profesorze, od kilku dni, od momentu zerwania negocjacji w sprawie dostarczania dla polskiej armii Karakali, helikopterów, które miały być takim poważnym zastrzykiem, jeżeli chodzi o kwestie sprzętowe dla polskiej armii, kontraktu, który został uzgodniony już jeszcze przez poprzedni rząd koalicji PO-PSL. Ja chciałem zapytać pana profesora o taką kwestię. Też o tym była mowa w czasie konferencji prasowej dzisiaj, ale też jest raz po raz poruszana w przestrzeni publicznej kwestia tak zwanego patriotyzmu gospodarczego. To jest jedna rzecz. Natomiast druga kwestia. Pojawiły się w mediach takie wypowiedzi, które mówią o tym, że będzie teraz bardzo trudno w relacjach z Francuzami, że Francja się na nas obrazi, że rezygnacja z przyjazdu do Polski prezydenta Francji, która miała nastąpić w najbliższych dniach, też jest spowodowana zerwaniem tych negocjacji. Na ile możemy sobie pozwolić na takie dywagacje i na ile powinno nam zależeć na dobrej relacji z sąsiadem jakimkolwiek, kosztem no nawet tych niekorzystnych finansowo dla nas negocjacji? No przede wszystkim musimy ustalić pewne fakty. Wiadomym jest, że negocjacje w sprawie Karakali, a szczególnie jeśli mówimy o tej części offsetowej, były tajne, więc nie mamy wszystkich danych, ale trudno jest nie wierzyć polskiemu rządowi, polskim negocjatorom. Zresztą pamiętajmy, że to wszystko było zapisywane, są scenogramy przecież z tych negocjacji, na razie jeszcze może niedostępne, ale mówię, trudno nie wierzyć polskiemu rządowi, a wierzyć Francuzom, z jakiej racji, że nie zgodzili się na warunki offsetowe, czyli no, kluczowa sprawa, jeśli bierzemy pod uwagę rozwój polskiego przemysłu obronnego. Zarazem w wielu aspektach też polskiej gospodarki, bo pamiętajmy, że od strony technologicznej przemysł obronny odgrywa w wielu krajach kluczową rolę. No więc jeśli tak, zrezygnowano z dalszego prowadzenia rozmów, no to pojawia się pytanie, czy reakcja prezydenta Francji, to znaczy odwołanie wizyty, jakieś tam pomruki w mediach francuskich, czy w pewnych czynnikach biznesowo-politycznych, czy one są na tyle znaczące lub na tyle powinniśmy je brać pod uwagę, żeby płacić za to 13,5 miliarda. No jeśli dobre stosunki polityczne z partnerami, załóżmy europejskimi, miałyby nas kosztować 13,5 miliarda, mówię nieco tak, prawda, przekornie, no to nie wiem, czy by nam budżetu starczyło, bo są przecież jeszcze Niemcy, są Rosjanie, są Ukraińcy, prawda, są Anglicy i tak dalej. Jeśli dobre stosunki miałyby polegać na tym, że my po prostu opłacamy to z własnego
międzynarodowe dobre relacje układają się wedle interesów, że każdy w tej współpracy coś ma. To jest gigantyczny zakup, więc absolutnie to trzeba było dopilnować, ażebyśmy na tym offsecie zyskali. Pamiętamy kwestię F-16 i zupełnej tutaj porażki władz polskich, jeśli bierzemy pod uwagę offset praktycznie nieistniejący, jeśli bierzemy pod uwagę realne inwestycje w polski przemysł obronny. Więc sytuacja od tej strony o tyle jest ciekawa, że nie znam chyba kraju takiego poważnego, szanującego się, który nie przyjmując ze względu na własne interesy kontraktu, który był niekorzystny, przejmowałby się nie tym, że się ktoś obrazi. To może tylko jakiś polityk, jakaś opinii publicznej, która ma zupełnie wasalne relacje. Liczą się polskie interesy. A kto, czy się ktoś obrazi, czy nie, to naprawdę ma drugorzędne znaczenie. I w ogóle to tylko ilustruje, jak bardzo jednak kraje Zachodu przyzwyczaiły się przez ostatnie naście czy więcej lat do tego, żeby z Polską coś się zawrzeć. Wystarczy poklepać po plecach i już Polacy wyciągną grube pieniądze i będą realizować czyjeś interesy. No różnie się mówi. Ja nie chcę spekulować, bo przecież nie ma na to dowodów, ale tam mówi się, że Francuzi, popierając Donalda Tuska, oczekiwali rewanżu w tym znaczeniu. Inni mówią, że Francuzi stracili na sankcjach wobec Rosji sporo, ponieważ chcieli helikoptery, ale przede wszystkim okręty wojenne tam sprzedać, co nie doszło do skutku, a więc te straty chcieli sobie zrekompensować zamówieniem Polski. No ale pamiętajmy, że jeśli byśmy reakcje czy układanki międzynarodowe, które są szerzej konstruowane, bo to przede wszystkim rząd Stanów Zjednoczonych konstruował kwestię embarga rosyjskiego, mielibyśmy opłacać naszymi interesami. Jeśli to naprawdę tak by miało być, no mówię, nie są to potwierdzone rzeczy, ale różne spekulacje, no to zaczynamy zupełnie wywracać całą tą naszą podmiotowość do góry nogami. Tutaj trzeba być twardym, to wbrew pozorom to doświadczenie francuskie na przyszłość może nam się tylko przysłużyć, to znaczy każdy następny kontrahent będzie musiał brać pod uwagę to, że jeśli nie spełni określonych warunków, to do kontraktu przystąpić nie będzie mógł. Znaczy zupełnie dziwnym było, proszę sobie przypomnieć, zupełnie dziwnym było zawarcie porozumienia, czy też przystąpienie do dalszych etapów negocjacji tylko i wyłącznie z podmiotem francuskim, bo były te trzy podmioty, dwa z nich, czyli Amerykanie i Włosi oraz Brytyjczycy, mieli swoje zakłady, czy mają swoje zakłady w Mielcu i w Świdniku. W związku z czym tutaj bardzo realnie można sobie wyobrazić tę kooperację, tak? Czyli jeśli mają tutaj zakłady, no to offset jest bardzo prosty, bo można po prostu w te zakłady zainwestować, rozbudować produkcję, rozwinąć technologię i wszystko jest dosyć oczywiste. Natomiast wyeliminowano te podmioty z dalszych negocjacji i to się działo niedługo przed wyborami prezydenckimi, po to, żeby tylko Francuzów włączyć się do dalszego etapu. Dziwnie się negocjuje tylko z jednym partnerem, nie mając alternatywy. I tak się to skończyło. Natomiast trzeba widzieć jedną rzecz, bo pomijając aczkolwiek ważny fakt, że część naszej sceny politycznej no po prostu jest w stanie atakować nie partnera, który notabene nie oferował nic wiele, ale własny rząd za to, że negocjacje nie doszły do skutku, więc no zupełnie to jest jakiś kłopot. No, ale druga rzecz istotna, która daje nam pewien obraz, daje nam pewną wiedzę, no to jest oczywiście sprawa, dotycząca zaangażowania polityków w promocję swoich przedsiębiorstw, w promocję swoich firm. Wiele się mówiło w Polsce tych bajek o tym, jak to wolny rynek i tylko reguluje w ogóle te światowe relacje gospodarcze, że tu w ogóle zaangażowanie jakieś polityczne czy po wspieranie własnych przedsiębiorstw nie wchodzi w grę. To w ogóle najlepiej to wyzbyć się pewnej własności.
własności, bo ona tylko ciąży. Natomiast widzimy, że wielcy gracze w sposób niezwykle precyzyjny, niezwykle zdecydowany, nieraz bardzo brutalny, walczą o te interesy. I to jest dla nas nauka. Trzeba absolutnie widzieć, że kwestie geopolityczne, kwestie relacji międzynarodowych należy wiązać ściśle z tym, co zjemy, kwestiami biznesowymi. To się wszystko dzisiaj właśnie w ten sposób układa. Można skolonizować jakiś kraj od strony ekonomicznej, zupełnie nie zaangażując armii. Dzisiaj takie są możliwości. W związku z czym te kwestie ekonomiczne odgrywają tak fundamentalną rolę. Jeśli ktoś chce się wybić na niepodległość, musi wybić się przede wszystkim też gospodarczo na niepodległość. I to jest pewna nauka, daj Boże, że nasi politycy wyciągną z tego właściwe wnioski, a nie będziemy płakać już prawda na tym, że się obraził prezydent Hollande. To jest problem Francuzów. To oni tak naprawdę powinni się tłumaczyć przed swoim biznesem i swoim społeczeństwem, dlaczego nie wyszły im negocjacje z Polakami. To ich jest problem, bo oni mieli zarobić. To nie Polacy mieli zarobić, to oni mieli zarobić. Kto w ten sposób czyta tę rzeczywistość? Jeśli ktoś ma mentalność wasalną, to wasalnie czyta całą rzeczywistość i wszelkie relacje, w jakie wchodzimy. Ten się obrazi, tamten się mnie poklepie, nie zdobędę jakiegoś stanowiska dla siebie w Unii. Jaka to wielka strata dla całego kraju. Jaki jest zysk z bycia szefem Rady Europejskiej przez Donalda Tuska? Jaki konkretnie zysk jest dla Polski? Niech ktoś ten bilans przedstawi i wtedy będziemy mówić, że tego typu kariery są warte tego, żeby ryzykować tego typu kontrakty. I właśnie, panie profesorze, też bycie takim stanowczym w tego typu negocjacjach jest raczej wyrazem budowania szacunku do naszego kraju, dbałości o interesy Polski, niż no, powodem do tego, by się, tak jak pan profesor mówił czy wspomniał, by się obrażać, by być jakimś takim, jak taka panna, której ktoś odrzucił konkury i tak dalej, panna, która odwróci głowę w drugą stronę i powie, no teraz już nie mamy o czym ze sobą rozmawiać. Tak mi się wydaje, że chyba to jest dowód na to, że jesteśmy krajem poważnym i trzeba się z nami liczyć. No oczywiście, że tak. Znaczy, problem jest taki, że przyzwyczajono się, że z Polską można wszystko lub bardzo wiele. Więc absolutnie, jeśli się sami nie będziemy szanować w tak istotnych kwestiach, bo to nie są kwestie drugorzędne, jeśli nie będziemy się sami szanować, no jak możemy się domagać szacunku od naszych partnerów? No absolutnie. Pamiętajmy, że to są pieniądze polskiego podatnika. To są gigantyczne pieniądze polskiego podatnika, które uruchomione w gospodarce mogą dać olbrzymią wartość dodaną, miejsca pracy, podniesienie technologiczne. I tak. Więc jeśli nie ma zysku takiego offsetowego, no to wiemy o tym, że to będzie nie prowadzić. Szkoda, że doprowadziliśmy już do sytuacji, czy poprzednie rządy, że dzisiaj praktycznie nie mamy polskiej firmy produkującej śmigłowce. Są firmy produkujące w Polsce, no ale one zostały sprzedane w obce ręce, ale przynajmniej no, jest jakiś zysk, że tutaj to jest produkowane, jest jakiś zysk, że to tutaj mamy do czynienia z pewną kadrą techniczną, która może rozwijać te technologie. To wszystko jest jakoś pod względną kontrolą naszych władz. Pamiętajmy, że przemysł zbrojeniowy to nie jest taki zwykły przemysł, jak robienie pantofelków czy skarpetek, bo to stanowi w sytuacjach takich granicznych o możliwościach obronnych Rzeczpospolitej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz, wypowiedź na antenie Radia Maryja. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Gościliśmy na antenie Radia Maryja pana profesora Mieczysława Rybę.
ambasador Dariusz Sopków. Szczęść Boże, panie ambasadorze. Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże, radiosłuchaczom. Panie ambasadorze, kilka europejskich gazet opublikowało wywiad z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, panem Jarosławem Kaczyńskim, i tam w tych wywiadach lider partii rządzącej mówi m.in. o kryzysie migracyjnym, o propozycjach Polski w sprawie zmian w Unii Europejskiej, o kwestiach, w których toczy się też dyskusja w Parlamencie Europejskim, a dotyczą one Polski, zagrożenia demokracji, praw kobiet w Polsce i tak dalej. Oczywiście partie opozycyjne w Polsce komentują ten wywiad jako totalną porażkę, jako powtarzanie pewnych kłamstw, obietnic bez pokrycia i tak dalej. Ja chciałem zapytać pana ambasadora, jaki jest odbiór, jaki oddźwięk na ten wywiad właśnie tam, w tych krajach, w Francji, w Niemczech, we Włoszech, w tych krajach, w których ten wywiad się ukazał? No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że oprócz tego, że Polska prowadzi swoją politykę, że organizuje inne kraje, szczególnie sąsiedzkie, kraje Grupy Wyszehradzkiej do wspierania naszych postulatów i znajduje oczywiście uznanie pośród krajów, które nas rozumieją i popierają, i my w zamian za to też popieramy inne kraje, to jest coś takiego jak zagraniczna polityka informacyjna. Po prostu w sytuacji, w której trzeba pewne projekty polityczne przepychać w różnego typu negocjacjach, jak na przykład kwestię właśnie najbardziej taką spektakularną, to znaczy stosunek do tych nielegalnych imigrantów, te miliony osób, które przyjeżdżają. Normalne, że różne kraje mają różną opinię na ten temat. Tyle tylko, że jedne kraje potrafią narzucać swoje opinie, narzucać swoją wolę. Inne są często w defensywie. I Polska, oprócz tego, że wyraźnie powiedziała wraz z innymi krajami, że nie godzi się na ten system właśnie relokacji, że nie godzi się na to, że na przykład polscy robotnicy, którzy wyjeżdżają na czasowe umowy za granicę, muszą podlegać dodatkowym opłatom, a nie zgodnie z zasadą wspólnego rynku w Unii Europejskiej podlegać tylko opłatom, które pracodawca im oczywiście wypłaca, a więc mówiąc krótko, kraje Europy Wschodniej często są dyskryminowane w relacjach z innymi krajami, tyle tylko, że tamte stolice właśnie, chociażby Berlin, który ma w Polsce, jak wiemy, kapitał niemiecki, ma ogromną ilość dzienników i oczywiście poprzez swoje ambasady wpływa na opinię w innych dziennikach europejskich. Oni po prostu narzucają pewien klimat rozmów i zanim polski dyplomata, polski minister czy polski polityk otworzy usta, żeby coś powiedzieć, to już obywatel innego kraju, czy dyplomata innego kraju, czy polityk innego kraju był poinformowany o tym, co życzy sobie właśnie usłyszeć stolica taka jak Berlin czy Paryż, dlatego że oni prowadzą bardzo aktywną politykę informacyjną. I teraz, żeby po prostu polityka zagraniczna była zrównoważona, to musi ona nie tylko opierać się na zrównoważonych relacjach ekonomicznych, politycznych, nie tylko na szacunku dla innych i domaganiu się szacunku dla nas, ale również właśnie na tej polityce informacyjnej. I ponieważ oczywiście polska dyplomacja ciągle od ponad 20 lat ciągle jeszcze jest w trakcie odbudowywania się po okresie komunizmu i to jest przecież informacja oficjalna, że ciągle pracuje paruset dyplomatów w polskim MSZ-cie, którzy rozpoczynali karierę w czasie komunizmu, więc czy też dzięki tym strukturom znaleźli pracę potem, więc po prostu niekiedy trzeba omijać właśnie niewydolne pewne sektory komunikacji za granicą i decydować się na tego typu działania. Powiedzmy sobie szczerze, są to działania nieszablonowe, dlatego że bardzo rzadko zdarza się, że lider polityczny prosi kilka dzienników, ażeby do nich przemówić jednocześnie. Zwróćmy uwagę, że wbrew temu, co mówi się w Polsce, to nie są tylko dzienniki prawicowe, dlatego że taki dziennik jak La Repubblica we Włoszech, czy też El País w Hiszpanii, czy też Le Soir w Belgii, to są dzienniki o takiej lewicowej wyraźnie konotacji. Natomiast oczywiście Die Welt i Le Figaro, do których premier Kaczyński również skierował swój wywiad, to są już oczywiście dzienniki bardziej prawicowe, także nie jest pierwsze kłamstwo, które trzeba tutaj wykazać w komentarzach, które w Polsce się przywitają, że swój tylko mówi do swojego, to znaczy prawicowy
lider polityczny mówi do prawicowych dzienników. Nie, to nieprawda. Tu było rozłożenie akcentów było równe. I teraz druga rzecz. To jest to, co powiedział premier Kaczyński. No to ja bym powiedział, że w końcu mamy liderów politycznych w Polsce, którzy mówią takim samym językiem, jak mówią liderzy polityczni dużych krajów Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że oczywiście z ostatnich paru tygodni, tylko przykłady, biorę pierwsze lepsze z brzegu. Premier Francji odwołuje wizytę w Polsce, oczywiście nie ukrywając swojego obrażenia, że francuskie helikoptery nie będą kupowane. Prezydent François Hollande, prezydent Francji. Teraz premier Republiki Włoskiej, pan Renzi, wyraził kilkakrotnie publicznie, medialnie swoje niezadowolenie z tego, że Paryż i Berlin nie popierają jego polityki budżetowej, że może być problemy, jeśli idzie o brak akceptacji ze strony Brukseli dla swoich poczynań budżetowych i chęci ratowania włoskich banków. Więc tutaj mamy z ostatnich tygodni przykłady tego, że lider polityczny swojego kraju w sposób jednoznaczny wykazuje albo niezadowolenie z tego, co inni robią, gdyż jego interesy ekonomiczne, finansowe, przemysłowe czy jego banków z jego kraju są zagrożone. A z drugiej strony zarzuca się polskiemu właśnie przywódcy politycznemu obozu prawicy, że on broni interesów i mówi o interesach Polski. No więc ja bym powiedział tak, że pan premier Kaczyński dał parokrotnie już w swoim życiu dowód tego, że jest po prostu takim samym europejskim liderem, takim samym Europejczykiem, cokolwiek by miało to oznaczać, jak liderzy polityczni innych krajów. Tyle tylko, że myśmy się przyzwyczaili do tego, że w Polsce właśnie mamy liderów politycznych, którzy na słowo Bruksela, Berlin czy Paryż po prostu dostają albo strachu, albo włącza się ten element kiwania głową, prawda, i uśmiechu przy poklepywaniu i oddawania klejnotów narodowych w postaci naszych firm obcym kapitałom. No jeszcze przypomnijmy tutaj właśnie rzeczy zupełnie normalne, które mógłby powiedzieć czy premier kraju zachodniego, czy prezydent kraju zachodniego. A myślę, premier Kaczyński powiedział, że chcemy więcej polskiego kapitału w gospodarce i w polskich bankach. Zupełnie teza, z którą na Zachodzie by nie dyskutował, gdyby to powiedział prezydent Francji. No, to jest oczywiste. Banki francuskie są popierane, są ratowane w różnego typu sytuacjach. To samo banki włoskie, które już bierzemy tylko te dwa przykłady, nie chcę rozciągać, to jest oczywiste, jeśli chodzi o banki niemieckie i tak dalej. Dalej, że premier właśnie Kaczyński powiedział, że jest gorzka niespodzianka ze strony Unii Europejskiej, uprzejmość wobec Ankary, brutalny język wobec Warszawy. No ta teza akurat właśnie, że Unia Europejska jest bardzo uprzejma wobec Ankary, a brutalna wobec Warszawy, no jest tezą jakby taką, byśmy powiedzieli, naukową. To można bardzo łatwo ją udowodnić poprzez działania polityczne, te umizgi wobec Ankary, zapraszanie premiera Ankary na specjalne spotkania, dostosowanie się do, że jak powiem, sytuacji politycznej, która istnieje w Ankarze. I każdy nazywa to pewną elastycznością, że trzeba być elastycznym w stosunku do Ankary. Na wobec członka Unii Europejskiej, jakim jest Polska, nie należy być elastycznym. Więc tutaj oczywiście na przykład właśnie wspomniani chociażby premierzy i prezydent krajów z Europy Zachodniej, oni ciągle się domagają, żeby być właśnie elastycznym wobec ich rządów, ich krajów. No, mówiliśmy o polityce budżetowej. Francja regularnie łamie przepisy Unii Europejskiej dotyczące dyscypliny budżetowej. To samo Włochy mają z tym problem. Z Brukselą nikt nie twierdzi, że należy tutaj Komisję Wenecką do Francji czy do Włoch wysyłać. Nikt nie twierdzi, że we Włoszech czy we Francji panują jakieś rządy, są autorytarne, antyeuropejskie i tak dalej. Wręcz przeciwnie. Panie ambasadorze, to, że lider polityczny swojego kraju broni interesów swojego kraju. Pan prezes Kaczyński też taką tezę postawił w wywiadzie, w jednym z tekstów, że Polska jest niewygodna, bo jest krajem dużym. Jeżeli chodzi o Węgry, patrząc na Węgry, Węgry są trochę mniejsze, jeżeli chodzi o terytorium, jeżeli chodzi o liczbę ludności i mogą otrzymać pewne ustępstwa ze strony Unii Europejskiej. Natomiast Polska nie, bo Polska jest zbyt poważnym graczem. Jak jest w rzeczywistości? Nie ulega wątpliwości, że do tej pory takim tak zwanym złym chłopcem w klasie, to znaczy krajem, który często właśnie tutaj jeszcze 2-3 lata temu wytykano palcami jako kraj, który
odstaje od europejskich standardów, no to były Węgry. Od kiedy w Polsce zmieniły się rządy, no to wiadomo, że ten kierunek się krytyki przełożył przede wszystkim na Polskę, nie ustępując w stosunku do Węgier, tylko z Węgrami po prostu jak gdyby zapomniano, Węgrzy się nie przejmowali tą krytyką. I dzisiaj Węgrzy mają bardzo dobrą opinię, jeśli idzie o swój system gospodarczy. Węgry zostały podźwignięte gospodarczo. Nie ma problemów społecznych. Zwróćmy uwagę na to, że Węgry jeszcze 4 lata temu były krajem targanym różnego typu konfliktami społecznymi, manifestami społecznymi. Ludzie biedni, po prostu zagrożeni co do swojej egzystencji, wychodzili na ulicę setkami tysięcy ludzi. Dzisiaj Węgry są krajem o wiele zamożniejszym niż 4 lata temu i o wiele spokojniejszym ze względu właśnie na zmianę rządu, która nastąpiła na Węgrzech. I teraz z Polską istnieje to samo. Ja bym powiedział, tu nie tylko kwestia wielkości kraju, chociaż na pewno ona odgrywa dużą rolę, bo Polska no, ze względu swojego potencjału geopolitycznego, gospodarczego i społecznego jest liderem Europy Wschodniej. Natomiast chodzi o to, że jak gdyby ten przykład węgierski, jak widać, staje się zaraźliwy. Jest wyraźny sojusz polityczny polsko-węgierski. Również inne kraje się do tego dołączają. I teraz zakłada się, jest to teza, którą ewidentnie się stawia, że Polska za jeszcze rok, dwa stanie na równie wysokim wzroście, poziomu wzrostu gospodarczego jak Węgry. To znaczy, no zresztą dzisiaj już widzimy pierwsze odznaki. Może jest za szybko, żeby już twierdzić, że kryzys gospodarczy w Polsce minął, no ale wszystkie wskaźniki jednak nie mogą kłamać. No jeżeli spada bezrobocie w Polsce, jeżeli rośnie produkcja, jeżeli wzrasta eksport, no to chociaż nie we wszystkich dziedzinach, oczywiście to mówię o globalnych wskaźnikach, wiemy, że niektóre branże bardzo cierpią. No niemniej jednak te ogólne wskaźniki, no najważniejsze to jest bezrobocie. W dzisiejszych czasach najważniejszym wskaźnikiem oceny ekonomicznej kraju jest stopień bezrobocia. W Polsce jest najniższy od kilkunastu lat. No więc oczywiście jest ryzyko, że Polska z punktu widzenia interesów inwestorów zagranicznych w Polsce, którzy chcą trzymać swoje tutaj zakłady pracy i dominować na rynku polskim, jest ryzyko, że Polska po prostu pójdzie drogą węgierską, odzyska swój kapitał narodowy, odzyska wpływ na firmy, które tutaj działają i będzie coraz więcej polskich firm sprzedających w Polsce i za granicą, a nie tak jak to jest dzisiaj, przede wszystkim dominacja firm zagranicznych w Polsce. No więc to jest ten główny strach, myślę, a nie tylko to, że taki duży kraj jak Polska się właśnie uniezależnia politycznie. Istotą tego problemu są właśnie możliwość uzależnienia się gospodarczego. Zresztą, skoro był cytat właśnie premiera Kaczyńskiego, to tutaj powiedzmy, że właśnie konkretnie mam ten cytat. Premier Kaczyński powiedział o umocnieniu narodowego kapitału, wzmocnieniu siły nabywczej pieniądza i ograniczeniu strachu przed biedą, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych. No więc jeszcze raz podkreślam taką rzecz, że to, co zostało tu przed chwilą zacytowane, to jest w ogóle ABC każdego lidera dużego kraju Europy Zachodniej, ale również i Wschodniej, bo przecież pod tym by się podpisało wielu premierów, wielu prezydentów europejskich, niezależnie czy Europy Zachodniej, czy Europy Wschodniej. Tyle tylko, że jak to mówi lider kraju Europy Zachodniej, to jest to normalne, jest to odczytywane w jego kraju jako normalny proces obrony własnego kraju, bo to po to on został wybrany na lidera, żeby bronić interesu swojego kraju. Natomiast, jak to mówi w Polsce lider obozu prawicy, to opozycja mu to zarzuca, że to jest jakieś odstawanie od europejskich standardów. Wręcz przeciwnie, bym powiedział, że tutaj właśnie, tak jak mówiłem, prezydent Kaczyński okazał się normalnym europejskim liderem politycznym. Będę przypominał, bo dziwię się, że Polska, że jak powiem, polskie struktury, które są do tego powołane, o tym często nie mówią, ale premier Kaczyński we wrześniu ubiegłego roku, warto przypomnieć, bo minęła pierwsza rocznica, w swoim przemówieniu politycznym jeszcze jako lider opozycji powiedział, że problem emigracji należy rozwiązywać poprzez pomoc w krajach, gdzie emigranci przyjeżdżają jako pierwsi, a dzisiaj jest to projekt europejski. Dzisiaj Unia Europejska mówi po kilku miesiącach spóźnienia, by przejęła ten program, jak ja nazywam właśnie roboczo, programem Kaczyńskiego w sprawach emigracyjnych. No i po prostu widać, że czas pokazuje, że jak gdyby racja jest po stronie tutaj tych działań politycznych obecnych. Panie ambasadorze, musimy skończyć niestety, bo jeszcze jeden temat przed nami, no, ale mam nadzieję, że również i te wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego pokażą, że racja jest no jednak po tej stronie, która te wypowiedzi...
chodzi o machinę taką w Stanach, w poszczególnych Stanach, infrastrukturę, która ma doprowadzić wyborców do urn wyborczych, no to jest duża machina i ta machina niestety kosztuje. No tak, ale Donald Trump mówi do Hillary Clinton podczas pierwszej debaty, wydałaś 200 milionów dolarów na filmiki, w których pokazujesz mnie w złym świetle, a tak naprawdę idziemy ciągle łeb w łeb, a nie wydałem ani dolara. No może nie, to nie jest. Już na tym etapie już to już nie jest prawda, że Donald Trump też reklamuje się w Stanach, w poszczególnych Stanach. Natomiast to jest tak, że debatami nie wygrywa się wyborów, natomiast można je przegrać wizerunkowo i można właśnie stracić chociażby to, że po pierwszej debacie, bo to jest ten przykład, po pierwszej debacie prezydenckiej tegorocznej, Donald Trump przez tydzień, zamiast skupić się na własnym przekazie, walczył, a to z byłą Miss Świata, Miss Uniwersum, wdawał się w jakieś kłótnie i tak naprawdę to jest temu właśnie, cynicznie rzecz biorąc, temu służą debaty. Debaty służą bardziej, żeby zdenerwować przeciwnika, żeby go skłonić do obrony, niż do tego, żeby nagle w sondażach przybyło niesamowicie ileś tam punktów procentowych. Bo powtórzę, tradycyjnie dobra debata oznacza przyrost 2-4 punkty procentowe. To no i dużo i mało. No, w sytuacji, kiedy od wielu tygodni mieliśmy także wysokie prowadzenie Hillary Clinton kończyło się z tym, że Donald Trump ją doganiał, no to nie było dużo. Dziękuję bardzo. Gościem pierwszej części programu była pani Paulina Kozłowska-Czysta, polityka.pl. Trzecia debata odbędzie się 19 października, a teraz czas na kolejny temat. Polskie Radio 24. Już ponad 1000 osób zginęło w wyniku huraganu Matthew, jaki przeszedł kilka dni temu na Haiti. Ta tragedia zbiegła się z trudną sytuacją polityczną i ekonomiczną kraju. Od lutego rządzi tam tymczasowy prezydent. W kraju dochodzi do strajków i protestów. 80% ludności żyje w biedzie. Czy huragan pogrąży Haiti, czy może zjednoczy naród? O tym w relacji Kima Ivesa, dziennikarza gazety Haiti Liberté i twórcy filmów dokumentalnych o Haiti, którego zapytałem o to, jak w tej chwili wygląda sytuacja na miejscu. The situation is very bad. Sytuacja jest bardzo zła. Dane dotyczące ofiar, mówiące nawet o 1000 zabitych, mogą być nieprecyzyjne. Tych ofiar może być zdecydowanie więcej. Rząd rozpoczął proces weryfikacji zabitych. W dłuższej perspektywie to może być wielka katastrofa. W rejonach dotkniętych huraganem najbardziej brakuje wszystkiego. Jedzenia, medykamentów, ludzie nie mają gdzie mieszkać, a cała infrastruktura została zniszczona. Już pojawiła się epidemia cholery. Tak więc potrzeba wiele miesięcy, żeby opanować tę sytuację. No właśnie, słyszeliśmy w mediach, że niektóre części kraju są zniszczone w 80-90%. O jakich regionach tutaj mówimy? Tak, to jest głównie południowe i południowo-zachodnie wybrzeże, okolice miast Jeremie i Okai. Tam zginęło najwięcej ludzi, a wielu ze zniszczonych miejscowości przebywa w prowizorycznych kwaterach. Zniszczenia są olbrzymie. Tam huragan odcisnął największe piętno i tam też potrzebna jest najszybciej pomoc. Po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Haiti w 2010 roku, było wiele głosów, że rząd nie poradził sobie z akcją pomocową, że nie zareagował odpowiednio na tę tragedię. Jak wygląda reakcja rządu po tym huraganie? Na Haiti mamy obecnie rząd przejściowy i tymczasowego prezydenta. I według mnie przynajmniej na razie ta odpowiedź jest właściwa. Akcja informacyjna przebiegła sprawnie. Rząd instruował obywateli, jak mają zachowywać się w czasie huraganu. Zostały uruchomione specjalne centra dla ludzi, którzy stracili dach nad głową albo ich domy zostały uszkodzone. Inna sprawa, że wielu ludzi z tego nie skorzystało. I to też jest powód, dla którego liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć, mając na względzie to, jak potężny był to żywioł. Wspomniał pan, że na Haiti jest teraz tymczasowy prezydent. W Washington Post kilka miesięcy temu ukazał się artykuł, który opisywał trudną sytuację polityczną na Haiti. Właściwie chaos polityczny, jaki tam panuje, czego potwierdzeniem może być niemożność wybrania prezydenta od wielu miesięcy. Czy na miejscu sytuacja rzeczywiście tak wygląda?
Rzeczywiście, na Haiti rządzi wciąż tymczasowy prezydent Jocelyn Privé, który został jednak wybrany poprzez głosowanie w parlamencie. Trzeba pamiętać, że wcześniej na Haiti dochodziło do gwałtownych protestów, a Haitańczycy chcieli natychmiastowego ustąpienia prezydenta kraju Michela Martelly'ego. Teraz protesty ucichły, a nowy przejściowy rząd zdobył nawet pewne poparcie w społeczeństwie. Natomiast inna sprawa, że Haitańczycy wciąż czekają na właściwego prezydenta kraju. Co ciekawe, wczoraj w niedzielę miała odbyć się pierwsza tura głosowania na nowego prezydenta. Ale wobec tego, co się stało, została przełożona. Prawdopodobnie co najmniej o 6 miesięcy. Pamiętajmy, że to nie pierwsza katastrofa naturalna, która nawiedza Haiti. Wspomnieć należy tutaj chociażby, a może przede wszystkim, o trzęsieniu ziemi z 2010 roku. Wówczas rządowi udało się przeprowadzić wybory 10 miesięcy po trzęsieniu. Miejmy nadzieję, że teraz też będzie to możliwe jak najszybciej. W każdym razie możemy chyba powiedzieć, że ten huragan zbiega się z trudną sytuacją, zarówno polityczną, jak i ekonomiczną na Haiti. Oh yes, it is very difficult times, both politically and economically. Tak, ta katastrofa przyszła w trudnym momencie. W momencie, gdy mieszkańcy Haiti liczyli na to, że zrobią pierwszy krok w stronę normalizacji sytuacji, wybierając prezydenta kraju. I na pewno to, co się stało, zatrzyma ten proces. A to wydaje się w tej chwili najważniejsza sprawa dla Haiti. Bez nowego prezydenta nie będzie stabilizacji na poziomie politycznym. A jak nie będzie na poziomie politycznym, to nie będzie także w innych obszarach, chociażby ekonomicznym. Ale z drugiej strony Haitańczycy to cierpliwy naród, który umie radzić sobie z przeciwnościami losu. I myślę, że poradzą sobie w tych trudnych czasach. Może będzie to pytanie niewłaściwe wobec tego, że tak wiele osób zginęło w tej tragedii, ale czy możliwy jest scenariusz, w którym ta tragedia stanie się momentem przełomowym, że zjednoczy naród, czy wprost przeciwnie, pogrąży kraj i spotęguje problemy? Myślę, że ta tragedia nie zmieni rezultatu wyborów czy zamierzeń Haitańczyków. Nie sądzę, żeby ludzie pod wpływem tej tragedii zagłosowali inaczej za kilka miesięcy. Ale mam nadzieję, że tragedia, co powtarzam kolejna, wyzwoli poczucie jedności i walki o wspólne dobro, bo to teraz jest Haiti bardzo potrzebne i to pomoże w procesie odbudowy kraju po tej tragedii. Polskie Radio 24. Świat po powiększeniu, część trzecia, teraz wędrujemy do Afryki. Rząd Etiopii ogłosił w niedzielę stan wyjątkowy, który ma potrwać 6 miesięcy. Decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa po miesiącach gwałtownych antyrządowych protestów organizowanych przez dwie największe grupy etniczne w kraju. Według szacunków organizacji pozarządowych w ciągu trwających od miesięcy manifestacji zginęły setki ludzi, a dziesiątki tysięcy zostało zatrzymanych. W studiu Grzegorz Waliński, był ambasador RP w krajach afrykańskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dlaczego tak właściwie rząd wprowadza stan wyjątkowy właśnie teraz? Przestraszył się protestujących? Może nie tyle przestraszył się protestujących, co jak sądzę przestraszył się tego, że sytuacja wyrywa się spod kontroli. Druga rzecz, czy to rzeczywiście jest objaw strachu? Rząd etiopski już od bardzo dawna ze wszystkimi protestami radził sobie w sposób brutalny i wprowadzenie stanu wyjątkowego jest jakby krokiem na tej drodze. To nie jest jakiś nowy element. Protesty były brutalnie rozpędzane, opozycjoniści byli umieszczani w więzieniach, dziennikarze, blogerzy, wszyscy, którzy ośmielili się rząd krytykować też, także to jest pewien ciąg logiczny. No, eskalacja tych protestów faktycznie w ostatnim okresie jest bardzo duża, ale też to nie jest zjawisko nowe. To jest ferment, który w Etiopii narastał już od długiego czasu i to chyba w dwóch sprawach. To, co w tej chwili się dzieje, między innymi to, że protesty dotyczą, że w protestach uczestniczy nie tylko ludność Oromo, ale też Amharowie. To właśnie od protestów to pokazuje, że to nie jest już wyłącznie jeden wątek. A jeżeli do tej pory dominowały protesty ludności Oromo, to też nie ze względu na to, że o tym decydowało kryterium etniczne, tylko ze względu na to, że to, co przeciwko czemu oni protestują, dotyczy w największym stopniu tego regionu kraju, czyli
środkowej części Etiopii, okolic Addis Abeby. To jakie są główne protesty, główne powody, dla których właśnie społeczność Oromo i Amhara, czyli dwie grupy etniczne główne protestują? To jest tak, że Oromo faktycznie zawsze w stosunku do władz centralnych Etiopii byli dosyć podejrzliwi. Oni są największą grupą etniczną, to jest około 40 milionów ludzi w 100-milionowym państwie, ale zawsze uważali się i mieli po temu powody, trzeba powiedzieć, jako taka ludność drugiej kategorii. Więc ten wątek etniczny jest tutaj istotny. Natomiast to, co jest drugim nurtem w tych protestach, i to nie wiem, czy rzeczywiście nieważniejszym, to są przede wszystkim sprawy ekonomiczne, to jest sprawa rozczarowania ludności tym, co się dzieje w Etiopii. Etiopia jest jedną z tych gwiazd Afryki, krajem w ostatnich latach szybko się rozwijającym, z wysokim wzrostem dochodu narodowego. Natomiast dla tego przeciętnego Etiopczyka ze wsi, a 80% ludności tego kraju to są farmerzy przede wszystkim. Ten wysoki wzrost gospodarczy nie na wiele się przekłada, a wręcz odwrotnie. Szczególnie, że trzeba tutaj wspomnieć, że właściwie początkiem tych protestów, czy przyczyną protestów, było ogłoszenie jeszcze w grudniu ubiegłego roku planu rozwoju obszaru metropolitalnego stolicy kraju Addis Abeby, którego to głównym założeniem miało być włączenie części podmiejskich obszarów rolnych do miasta. Tutaj właśnie to, o czym pan ambasador mówi, czyli zaczęło się od rolników, prawda? Zaczęło się od rolników i w większości rolników dotyczy, bo to jest ogromna większość ludności tego kraju. Chociaż protestują też studenci z Addis Abeby. Nie, bo to już przenosi się na inne środowiska, ale ci studenci też skąd są? Oni niekoniecznie są mieszkańcami Addis Abeby od czterech pokoleń. Ich rodziny to są często rodziny wiejskie. Natomiast ten spór o ziemię jest bardzo istotny, bo w myśl tego, co mówią protestujący, władze etiopskie działają w ten sposób, że odbierają ziemię, chociaż formalnie rzecz biorąc w Etiopii cała ziemia należy do państwa, więc państwo może z nią robić co chce, choćby nawet ktoś uprawiał tę ziemię przez kilka pokoleń i był na niej zasiedziały, więc rekompensaty za odbieranie ziemi rolnikom są minimalne, a potem ta ziemia trafia w ręce zagranicznych inwestorów. Tutaj zwróćmy uwagę, że wiele z tych protestów w ostatnim okresie zwraca się nie tylko przeciwko władzom, ale przeciwko zagranicznym firmom. One są obiektem gniewu tych protestujących. Z kolei obiektem gniewu rządzących są tak zwane siły zewnętrzne. Rząd tutaj oskarża siły zewnętrzne, między innymi, a może przede wszystkim Erytreę i Egipt, że wspierają protestujących. Coś może w tym być? Rzeczywiście Erytrei i Egiptowi mogłoby zależeć na tym, żeby podsycać te nastroje? To jest taki stały element w retoryce rządu etiopskiego. Erytrea jest od dziesięcioleci dyżurnym wrogiem Etiopii, odkąd nie chciała być częścią Etiopii i stała się niepodległym państwem. To już przecież kilka dziesięcioleci od tego go minęło, ale nigdy tego nie zapomniano, więc cokolwiek da się Erytrei przepisać, to jest dobry argument. Z Egiptem też stosunki Addis Abeby nie układały się nadzwyczajnie. Jest ten spór o Tamę. Są podejrzenia, że właśnie Egipt finansuje Front Wyzwolenia Oromo, organizację oromską działającą od bardzo dawna. Natomiast czy tak jest, rzeczywiście trudno powiedzieć. Wskazanie na wroga zewnętrznego jest przede wszystkim takim ruchem mającym osłabić znaczenie protestów. Powiedzieć, to siły zewnętrzne ingerują. To jeszcze na koniec tak krótko. Czy ten kryzys będzie postępował, czy mówiąc cynicznie i ironicznie zarazem władze sobie z nim poradzą?
tego chyba w tym momencie nie da się jeszcze przewidzieć. To jest za wczesny etap, żeby się kusić na takie prognostyki. Natomiast władze póki co nie zdradzają żadnych oznak, żeby miały zamiar ten kryzys rozwiązać, więc on będzie narastał. On będzie przemocą dławiony, ale przy takim zachowaniu rządu etiopskiego to on nie wygaśnie, może być przyduszony co najwyżej. Dziękuję bardzo. Gościem trzeciej i ostatniej części programu był Grzegorz Waliński, był ambasador RP w krajach afrykańskich. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Świata w powiększeniu. Adrian Bąk, do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19.15 zapraszamy na Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, w siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Nie zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport. Weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski.